Jeśli twoje pomidory zrzucają kwiaty, które zasychają i żółkną, po czym opadają z gronami, świadczy to najprawdopodobniej, że nie zostały one zapylone. Mimo starań ręcznego zapylania może się tak zdarzyć. Również przy większej ilości pomidorów możemy nie być w stanie zapylić wszystkich gron, które byśmy chcieli. Pomidory uprawiane w szklarniach lub oranżariach przydomowych często mają taką przypadłość. Wprowadzenie odpowiednich zapylaczy w postaci trzmieli do małych pomieszczeń może również okazać się wyzwaniem. Możesz jednak z łatwością zapylić pomidory za pomocą takiego sprayu. Jest dostępny w postaci gotowej do oprysku lub w formie do sporządzenia. Dostępne na rynku spraye do zapylania pomidorów służą także do zapylania innych warzyw. Na pomidor należy stosować w fazie kwitnienia, opryskując tylko grona z otwartymi kwiatami pomidora. Zabieg wykonać 2-3 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie, aż do momentu utworzenia zawiązków. Truskawka czarna, porzeczka i wiśnia stosować 2-3 razy w fazie kwitnienia co około 7 dni, opryskując całe rośliny. Można się również spotkać z opiniami ogrodników stosujących preparat na cukinię, dynie, ogórki i inne warzywa. Zabieg taki nazywamy zapylaniem pomidorów przez hormonizację. Zabieg polega ten na spryskiwaniu pomidorów specjalnym roztworem. Może on być wykonany z naturalnych lub syntetycznych inhibitorów odpowiedzialnych za regulację wzrostu. Oprysk przeprowadza się średnio co 3-5 dni, gdy pojawiają się kolejne kwiaty. W skład takiego sprayu wchodzi bor w postaci boroetolaminy 2% i molibden 0,1%. Molibden jest ważnym mikroelementem odpowiedzialnym za gospodarkę azotową roślin. Jego zawartość w plonach ma wpływ na ilość białka w ziarnie, a także na produkcję pyłku i odporność na warunki atmosferyczne oraz choroby. Jest to zatem ważny pierwiastek w rolnictwie, którego niedobory mogą oddziaływać niekorzystnie na rozwój oraz wzrost roślin. Molibden występuje w glebie, najrzadziej spośród wszystkich pierwiastków, a w postaci przyswajalnej można go znaleźć tylko w ziemi o odczynie zasadowym. W roślinach jest go jedynie od 0,5 do 2 mg na kilogram, ponieważ wykorzystują go w bardzo niewielkich ilościach w porównaniu do innych składników pokarmowych. Pełni bardzo istotną rolę, ponieważ bierze udział w produkcji pyłku, a dodatkowo odpowiada również za jego żywotność i prawidłową reprodukcję roślin. Jest składnikiem enzymów, które odpowiadają za metabolizm azotu, przekształcając go w formę przyswajalną dla roślin. Molibden jest w uprawach ważnym pierwiastkiem, który zwiększa odporność roślin na różne choroby, a także na skrajne temperatury, zarówno jak na chłód, jak i na suszę. Dodatkowo jest on potrzebny przy przemianach fosforu, aby wybudować go struktury organiczne. Molibden przyswajalny jest dla roślin, występuje zazwyczaj w postaci jonów MO04. Są one jednak pobierane przez korzenie tylko z gleby o wysokim pH, ponieważ te zakwaszone zawierają tlenki glinu i żelaza, które silnie wiążą molibden, uniemożliwiając jego przyswajanie. Problemy z deficytem mają również plony rosnące na glebach piaszczystych, z których pierwiastek ten jest wymywany. Do najbardziej wrażliwych na zbyt małą ilość molibdenu należą rośliny z rodziny motylkowatych i kapustnych: rzepak, groch, kalafior, brokuł i kapusta. Niedobór molibdenu powoduje m.in. zakłócenia w gospodarce azotowej roślin i zahamowanie procesów związanych z powstawaniem chlorofilu. Ponadto wpływa niekorzystnie na rozwój i wzrost plonów. W przypadku niedostatku nie przemieszcza się on ze starszych do młodszych części rośliny, dlatego pierwsze objawy można zaobserwować właśnie na rozwijających się dopiero młodych liściach oraz pędach. Pierwiastek ten stosuje się nie tylko do zapylania, ale do ogólnego nawożenia. Rośliny, którym brakuje molibdenu, zmieniają barwę liści na jaśniejszą, co wiąże się także z powstaniem plam nekrotycznych, będących znakiem obumierania tkanek. W przypadku kalafiora dochodzi do biczykowatości, w której nerw główny liścia rośnie nadmiernie duży w stosunku do słabo rozwijającej się blaszki. Rozprowadzenie molibdenu z korzeni do części nadziemnych rośliny jest często utrudnione przez siarczany. Rozwiązaniem jest więc używanie preparatów dolistnych, takich jak roztwór molibdenianu amonowego lub sodowego o stężeniu 0,05%, które są bezpieczne dla plonów i przenikają do korzeni po około 24 godzinach. Nawożenie roślin molibdenem oprócz uzupełnienia jego niedoborów zwiększa również ilość plonów, a także wpływa korzystnie na ich jakość, podwyższając np. zawartość cukru w burakach. Bor również wpływa na zapylanie oraz prawidłowy rozwój i wzrost roślin. Stożki wzrostu, korzeń, pąki, pędy i owoce. Odpowiedni przebieg procesu zapłodnienia kwiatów, lepsze pobieranie składników pokarmowych, poprawa parametrów jakościowych, rośliny są bardziej odporne na zróżnicowane warunki uprawy, poprawa jędrności owoców.
Większość polskich gleb zawiera bardzo śladowe ilości tego pierwiastka, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju drzew sadowniczych, zbóż i roślin rolniczych. Zawartość boru w glebie w kraju waha się od 4 do 100 mg na kilogram ziemi, to znaczy bardzo mało. Dodatkowo na niską zawartość tego mikroelementu wpływają długotrwałe susze, których w ostatnich latach jest coraz więcej, oraz wapnowanie pól. Gleby lekkie nie zawierają zbyt dużo boru, który znajduje się w większej ilości w glebach ciężkich. W Polsce przeważają piaszczyste grunty, w których ten mikroelement nie jest w stanie się utrzymać. Dlatego tak ważne jest dodatkowe nawożenie roślin borem metodą dolistną, aby zapewnić im odpowiednie warunki rozwojowe. Bor, który łączy się z różnymi związkami organicznymi, odpowiada za budowę ścian komórkowych roślin poprzez odpowiednie stymulowanie rozwoju łańcuchów celulozowych. Niedobór boru wpływa głównie na zahamowanie lub wypaczenie właściwości wzrostowych roślin. Bez niego dochodzi do obumierania stożków wzrostów pędu i korzeni. Struktura ścianek poszczególnych gatunków staje się przez to wadliwa i nierównomierna. Liście przybierają bardzo nieestetyczny wygląd, są poszarpane, kruche i łamliwe. Może dojść także do kłopotów z kwitnieniem i prawidłowym owocowaniem. Owoce drzewa sadowniczego, pozbawione dostatecznej ilości boru, szybko spadają i są popękane. Niedobór boru przy uprawie roślin rolniczych nie skutkuje tylko niedostatkami estetycznymi, ale także realnymi zmianami w budowie liści, łodyg i pędów, co w znaczący sposób może wpływać na spadek plonów. Na przykład burak cukrowy, który rośnie na glebach ubogich w ten mikroelement i nie jest nawożony, ma większe skłonności do więdnięcia, wypaczeń w fazie wzrostu czy czernienia pędów stanu, którego nie da się już odwrócić, dlatego tak ważne jest regularne dokarmianie rośliny borem. U roślin sadowniczych niedobór boru powoduje zamieranie kwiatów, rdzawienie oraz pękanie skórki owoców, zaburzenia w budowie miąższu. Owoce, które rozwijają się w warunkach bez odpowiedniego poziomu tego pierwiastka, są mniej odporne na przechowywanie i mają zdecydowanie gorszy smak spowodowany niską zawartością cukrów i kwasów organicznych. Liście drzew sadowniczych z powodu niedostatku boru są węższe i bardziej kruche, za to pędy mają zahamowany wzrost, a kora ma skłonności do pękania i łuszczenia się. Warzywami, które mają największe zapotrzebowanie na bor, są m.in. burak, brokuł, kapusta i seler. Do typowych objawów niedoboru tego pierwiastka należą zgorzele pomidorów i liści buraków ćwikłowych, czy ciemnienie róż kalafiora. Warzywa bez odpowiednich dawek boru rosną w niewielkich rozmiarach, mają szklistą, niedoskonałą strukturę i plamy na skórkach. Borem nawozi się rośliny głównie dolistnie. Na przykład rośliny jagodowe dzięki temu mają większą odporność na choroby grzybowe oraz lepszą gospodarkę wapniową. W skrajnych przypadkach stosuje się doglebowe nawożenie borem, gdy odpowiednia ekspertyza gruntu wykazała skrajnie niski poziom tego mikroelementu. Kilkurazowy oprysk liści środkami zawierającymi bor powinien jednak wystarczyć, aby rośliny prawidłowo się rozwijały.